Siemanko, w kolejnej piwnej recenzji witam Was Sensei, czyli najlepszy z najgorszych, bądź najgorszy z najlepszych recenzentów, czyli ten, który pije piwo i recenzuje stare gry. Dzisiaj piwko pszeniczne, nie wymówię nazwy, bo nie jestem, jestem niekompatybilny z językiem niemieckim, niestety. Co ciekawe, chodziłem do liceum, w tygodniu miałem 4 godziny języka niemieckiego, bo miałem 2 godziny języka zwykłego i 2 godziny języka zawodowego. Nic to nie pomogło, ni chuja, nie umiałem po niemiecku. Właśnie piwko. Piwko Kunik Ludwig Weissbier. Piwko pszeniczne. Ze spodu wlać, ale i tak. Mętność jest zachowana odpowiednia. Kolorek standardowy pszeniczny. Nic się tutaj takiego nie dzieje. Zapach też zwykły, pszeniczny, standardowy taki. Po prostu myślę, że to będzie zwykłe piwko. Niemcy robią niektóre dobre piwa, niektóre przeciętne. Z reguły są spoko. Tak jak gra Titanfall, jest spoko. Ba, może po ograniu rzeczywiście coś w tych narzekaniach, że na premierę trochę ją pogrzebano. Coś może rzeczywiście w tym być. Fabularnie po prostu zaczynać od Titanfalla 2, bo jeżeli ktoś siedzi troszkę w grach, to wie. Jeżeli nie siedzi, to nie wie, ale jedynka fabuły teoretycznie nie miała. Dwójka spokojnie daje wątek, który można zaczynać od tej części. Żadne strzępki informacji, które dostawaliśmy w jedynce, nie są potrzebne, żeby czuć przyjemność grania w dwójkę. A i tak przyjemność jest spora. Graficznie wygląda naprawdę dobrze. Titanfall jest w plusie. Ograłem go od razu, na drugi dzień jak wszedł do plusa. Ja go od dawna miałem na liście. Tak się złożyło oczywiście też przy okazji, że skończyłem Metro, ale chciałem go szybko ograć. Powiedziałem, że to jest dobra gra. Od dawna nie polowałem. Ona bardzo szybko staniała. Miałem ją na liście zakupów. Miałem ją nawet na liście do zakupu teraz na Czarny Piątek. Fajnie, że powstrzymałem, bo dostałem bardzo, bardzo dobry tytuł. No i graficznie, tak jak mówię, jest świetnie. Na konsoli, moim zdaniem. Świetnie jest też gameplayowo. Jak tak sobie myślałem o jedynce, pamiętałem, że mechanicznie rzeczywiście było spoko. Ale dwójka poszła troszkę wyżej, troszkę dalej. Jest fajniej. Mechanika tego skoku, biegania po ścianach, przemieszczania się w różnych płaszczyznach jest lepsza, jest bardziej dopracowana. Myślę, że po części też dlatego, że troszkę więcej wybacza. Już nie trzeba być tak idealnie trafiać w te elementy. I naprawdę przyjemnie się w to gra. Nie wiem, czy wszystkim tak samo do gustu przypadł nasz drugi bohater, czyli robot, czyli jak on tam miał? BT? Czy B? Jakąś tam nazwę miał. Ja, jak część z Was wie, większość swoich growych informacji czerpię z podcastów i w podcastach rozpływali się nad tym, jaki to ten BT nie jest cudowny. Jest fajny, ale nie jest cudowny dla mnie. Ale jest to naprawdę fajnie napisana postać. Nie powiem, że ludzie się mylili, ale po prostu może trochę bardziej taki stonowany jestem w opinii co do tej postaci. Bo robot jest spoko. Niemniej fabułę obserwuje się przyjemnie, dużo się dzieje i akcja naprawdę jest wartka. Jest wartka akcja, sporo pocisków poleci, sporo wybuchów będzie, sporo rzeczy się poprzewraca i kilometrów sporo w locie pokonacie.
A przy okazji też pochodzicie sobie w Tytanie. I nie żałuję żadnej minuty. Może między innymi dlatego, że gra jest krótka. Ja grę przeszedłem w 2 wieczory. Takie trochę dłuższe, bo takie z 3-4 godzinki, więc myślę, że gra jest tak na 8 mniej więcej. Może mniej. W każdym razie nie ma gra licznika, więc tego dokładnie Wam nie powiem. Ja też tego nigdy dokładnie nie liczę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Wizualnie, dźwiękowo jest naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Nie jest to może dźwiękowo taki majstersztyk jak na przykład Metro, które musiało działać dźwiękami, czy jak Hellblade, który też musiał działać dźwiękami, znaczy musiał. Robił to, w tej chwili po ograniu możemy powiedzieć, że musiał, bo dawał klimat, że pamiętamy go za to, więc mówimy, że musiał, ale nie musiał i jakby tego nie robił, to po prostu byśmy tego nie zapamiętali, ale Titanfall tego nie ma. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się przypomniała, że nie powiedziałem na recenzji Wolfensteina. Miałem przez pewien czas w Wolfensteinie takie odczucie, że strzelanie jest takie sobie. I po zagraniu w Titanfalla już na samym początku, jak padły pierwsze strzały, przypomniało mi się, że rzeczywiście Wolfenstein 2, on był spoko w wielu, wielu elementach. Ale strzelanie, ta przyjemność ze strzelania, tam jeszcze czegoś brakowało. To nie chodzi o samą mechanikę, to chodzi o ten cały zbiór elementów, który składa się na strzał. Bo niektórym się domyśli, to nie jest tylko ten lecący pocisk. To jest ruch broni. To jest widok tego wybuchu, znaczy tego wystrzału. To jest też również właśnie ten dźwięk. Te dźwięki wszystkich karabinów, to co się dzieje na ekranie w trakcie strzelania, sprawia, że w mojej opinii strzelanie w Titanfallu jest dużo przyjemniejsze niż na przykład w Wolfensteinie. Tam Wolf miał dużo fajnych elementów. Strzelanie było fajne, ale gdybym w tym samym momencie grał te dwie gry, to na pewno bym nie zapomniał powiedzieć tego w recenzji Wolfensteina, bo tam strzelanie było gorsze, ewidentnie gorsze. Nie słabe, ale gorsze. Tak sobie myślę, że może ta recenzja powinna być krótka. Tak jak krótka jest ta gra. Tak naprawdę będzie, bo już będę kończył. Ja nie będę wchodził w ogóle w multi. Na razie nie będę wchodził teraz na recenzji. Dwa, że nie wchodziłem w multi w samej grze. Grałem trochę w multi w becie i był jakiś... Nie, w becie. Była taka dłuższa beta. Wtedy grałem w multi. Uważam, że jest spoko, że są ludzie, którzy na pewno znajdą się w tym. Natomiast dla mnie jest to multi porównywalne z multi z Call of Duty. Ten rodzaj multi, ta prędkość w potyczkach nie leży mi spoko. Radzę sobie, mogę czasami zagrać, natomiast jeżeli mam w co grać, to wybieram inne rzeczy, ale wiem, że są osoby, które lubią szybkie potyczki i tutaj znajdziecie coś dla siebie, bo wiele elementów gra ze sobą i przyjemność na pewno z tego trybu będzie. Także co? Grudzień dobrym miesiącem w plusie. Fajnie, że to weszło. Niby tak tylko kilka godzin przyjemności za abonament, ale ja jestem totalnie zadowolony. I gdybym tylko miał czas ku temu, czy ochotę, to mógłbym wyciągnąć z tego tytułu więcej, bo właśnie pograć w multi,
Nie chce mi się, ale nie czuję, żebym był stratny. Ba, czuję, że zyskałem, przeszedłem kolejną fajną grę i będę polecał Titanfalla, bo rzeczywiście to jest solidny tytuł, któremu daję... Nie przemyślałem tego, co mu daję. Myślę, że mu daję 4/4, czyli bardzo dobra gra. W Metro specjalnie zaniżyłem, tutaj z kolei specjalnie zawyżyłem ocenę i jest to takie pełnoprawne i 4/4 takie totalnie polecające, bardzo dobra gra. To jest takie naciągane też, żeby... nie! Zmieniać zdanie w trakcie recenzji? Zmieniać czy nie zmieniać? Dobra, zmienię. Będzie 3/4. Będzie 3/4. Nie, właśnie teraz sobie przypomniałem, że właśnie nie myślałem zupełnie o tym, jaką bym ocenę dać tej grze. I tak sobie myślę, że chyba nie. Chyba nie. To nie jest aż tak wybitne, żeby dawać 4/4. Nie będę robił tego, że wszystkie gry nawet 4/4 będą na kanale. Nie, to jest dobra gra. To na pewno jest dobra gra. Ale może nie przesadzajmy. Piwko. Piwko też jest dobre. Ale chyba to jest właśnie kolejne piwko, które pasuje do gry. Piwko solidne w tym, co ma robić. Dobre piwko pszeniczne. Wielu osobom zasmakuje. Natomiast czy tutaj można doszukiwać się czegokolwiek innego niż w standardowym, zwykłym, dobrym, smacznym piwie pszenicznym? Niekoniecznie. Tu nic się nie dzieje w smaku. Nic się nie dzieje, o czym można by było wspomnieć. Może odrobiny więcej słodyczy, ale... Tak, więcej słodyczy i ten smak, który troszkę szybciej schodzi z języka. I tak naprawdę tyle. I to wcale nie jest nic, co zdecydowanie powiedzieć, o, miał rację. Nie, bo ktoś może zupełnie co innego powiedzieć, bo to jest zwykłe piwo. Zwykłe piwo. Dobra. Także tyle. Ja w takim razie kończę. Mamy 22. Jestem po drugiej recenzji. W trakcie drugiego piwka. Z poprzedniej recenzji z Metro zostało jeszcze takie troszeczkę na dnie. Także zakończę to i idę grać w Monster Hunter World na PlayStation 4. A później co? Później w planach miała być Zelda. Ale chyba nie będzie Zeldy. Chyba znowu pójdę w totalne wyciskanie Game Passa do cna, więc pewnie pójdzie Dead Cell. Nie wiem, jak się sprawdzi mój pad od Xboxa 360 w Dead Cells, bo no, nie jest tajemnicą to, że krzyżak w tym padzie jest taki sobie. Jeżeli konieczne będzie korzystanie właśnie z krzyżaka, to możliwe, że będę kombinował z podłączeniem DualShocka. Z tego, co pamiętam, na Windowsie 7 były problemy. Po przesiadce na 10 jeszcze nie próbowałem podłączać DualShocka. Natomiast czuję to w kościach, że będzie problem na moim komputerze. Nie wiem czemu, ale tak podobno już nie ma problemu z DualShockiem. Tak przynajmniej słyszałem, ale ja to czuję, że u mnie będzie problem z DualShockiem 4 na PC-cie. No zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli będę problem ze sterowaniem, to najwyżej zagram w coś innego. Dobra, to co? Będziemy kończyć. Piwko ocenione, gra oceniona. Spoilery kolejnych odcinków zapodane. No, zatrzymajcie się. Na razie. A w grudniu? Nie wiem, czy będzie jakiś filmik. Podsumowujący rok i tym podobne topki będą w styczniu. A w grudniu czy coś będzie? Nie wiadomo. Może Monster Hunter. Trzymajcie się. Narka.